Regionalny przegląd przedszkolnych zespołów tanecznych odbył się w Suwałkach już po raz 17. Inicjatorem wydarzenia przed laty stało się miejscowe przedszkole nr 5, które mimo upływu lat trwa w postanowieniu, by najmłodsi mogli prezentować swoje znakomite umiejętności taneczne przed szerszą publicznością. Zaczęliśmy od tego, że dzieci chciałyśmy zainteresować wiedzą o regionie i pojawił się też taniec w tych naszych planach i wyszliśmy z tym do innych przedszkoli. Spotkało się to z aprobatą też innych przedszkoli i no, impreza rozrasta się. Uczestniczą w tej imprezie też zespoły spoza Suwałk. Gościmy zespół z Puńska. Także no, też mamy okazję zobaczyć tańców, posłuchać pieśni z tamtego regionu. Przygotowanie do przeglądu i późniejsza prezentacja to świetny sposób, by edukować milusińskich w zakresie kultury regionu, ale też ludowych tańców, jakie przypisane są do polskiej kultury ludowej. Dzieciaki bawią się przy tym doskonale, a motywacja wynikająca również z rywalizacji, w której każdy jest zwycięzcą. Na przeglądzie tańczą z ogromnym zaangażowaniem i bardzo przeżywają swoje występy. Wszystkie zespoły prezentują się pięknie, tańce są przepiękne, no i przede wszystkim jestem zachwycona strojami. Tutaj już są takie ogromne starania w tym kierunku, żeby te stroje były piękne, no, profesjonalne. Młodzi tancerze od początku istnienia imprezy goszczeni są w progach szkoły podstawowej nr 10. Duża sala, wspaniała scena i ogrom miejsca dla publiczności to bardzo ważne sprawy dla artystów. A pani dyrektor ma szereg powodów, dla których z taką ochotą przyjmuje przedszkolaki w swoje progi. Jesteśmy szkołą, która też posiada oddziały przedszkolne. To jest jak gdyby pierwszy taki argument. Po drugie, jesteśmy szkołą imienia Olimpijczyków Polskich. Promujemy sport, promujemy różne aktywności, w tym również tańce. Z przedszkolami jesteśmy w sposób szczególny zaprzyjaźnieni z przedszkolem numer 5 czy z przedszkolem numer 8. Wymieniamy się tymi aktywnościami, współpracujemy bardzo blisko i naprawdę jesteśmy zaszczyceni, że możemy taką piękną uroczystość w swoich murach przeprowadzić, gościć ich i cieszyć się z tymi dziećmi uzdolnionymi i tak pięknie dzisiaj prezentującymi się. Nie sposób nie podzielić poglądu, że dzieciaki naprawdę pięknie tańczą.